Jest. Tankowałem wieżę cały czas. Mogę umierać, proszę. I to... A gdzie szczur jest? Tu. Czemu był szczur tutaj? A widzisz, a jak to jak to klatkę Veigara szczur wyłapie? No na pewno, w trzech wave minionów nie ma szans. Minua i szczur. Szczur był kurwa w ich fontannie, no krzyku. No tak, to myślisz, że nie mógł tu się znaleźć w klatce Veigara? Też mógł. Nie, dobra. I to jest to, o czym mówiłem, że na tym elo... Ty ewidentnie trollujesz. Nie, 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 chodzi mi o to, że na tym elo ewidentnie takie rzeczy jak 3-5, wiesz, jakieś próbowanie siege'owania nie ma sensu, bo ludzie popełniają mnóstwo błędów. Ja też popełniłem błąd, bo tankowałem wieżę cały czas. Zobacz, 5 za 2. Nie ma sensu, a to jest jedna z metod wygrania, no odklejasz się trochę. No jedna z metod to, bardziej ryzykownych, ty się odklejasz. To, że szczur kur... No w jakiej graci, nie wiem, szczur wejdzie pod Nexus? Na solo kolejkowych grach wielu, naprawdę bardzo wielu grach to zrobi. To tak, tak. No tak! Dlatego nie opłaca się siedziować, a teraz nie opłaca się nie brać opłaca kuretę, się, nie. Się opłaca brać ja mam jeden cel, minimalizuję ryzyko. Jeżeli mam robić ryzykowny place, no o szczur lubi ryzyko. Nie no, czemu teraz o ty gadasz? Ty minimalizujesz ryzyka? Nie no, nie no. Wow. Nie no, im się nie chcesz kłócić. Się zmutuję. Ja tylko mam jeden przekaz. Ludzie na solo kolejce robią sobie co kurwa chcą. Mają wyjebane. To nie jest tak, że Remek sobie myśli, nie no macie tu miniony, tu to, nic się z tego nie może stać. Typy mają wyjebane tam, kurwa, wchodzi, tłucze się, o, teraz ja. No tak ja też właśnie. No dobra, chyba dwóch zginie.